Głosowanie w kutnowskim budżecie obywatelskim jest proste i intuicyjne. Wchodzimy na stronę kutno.budżet-obywatelski.org i klikamy w przycisk Głosuj online. Zostaniemy przekierowani na stronę przypominającą najważniejsze zasady głosowania. Po przeczytaniu tej informacji klikamy w przycisk Rozpocznij głosowanie. Otworzy się strona, na której będziemy mogli wybrać swoje projekty do głosowania. Klikamy zielony przycisk, dzięki któremu otworzy się lista projektów do wyboru. W tym momencie mamy możliwość wyszukania projektu po jego numerze lub nazwie. Jest także opcja zapoznania się ze szczegółami projektów. Wczytując się w szczegóły, możemy bez powracania do listy projektów zagłosować na dane zadanie. Jeśli już to zrobimy, zostaniemy przekierowani do okna wyboru trzech projektów. Strona zakomunikuje nam, że jeden projekt został już wybrany. Aby zagłosować na kolejny, musimy kliknąć kolejny zielony przycisk. Na projekty możemy głosować również z poziomu pełnej listy zadań. Wystarczy zaznaczyć opcję Wybierz przy konkretnym projekcie. Przypominamy, że zagłosować można na 1, 2 lub 3 projekty. Jeśli przy głosowaniu stwierdzimy, że chcemy jednak oddać głos na inny projekt, możemy usunąć swój poprzedni wybór, klikając w przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie przy nazwie wybranego zadania. Jeśli zakończyliśmy proces wyboru projektów, to klikamy przycisk Dalej. System umożliwi nam teraz wpisanie naszych danych niezbędnych w procesie głosowania. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Nazwy ulic są rozwijane z gotowej listy. Ważne, abyśmy zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej i zaznaczyli odpowiednie zgody w naszym formularzu. Na koniec klikamy przycisk Zagłosuj. Po prawidłowym oddaniu głosów powinniśmy zostać przekierowani do okna z podziękowaniem.